wydarzenia. Wydarzenie, jakim jest dzisiejszy webinar, no będzie mówiło o bardzo ważnej ustawie, jaką jest ochrona sygnalistów. Myślę, że bardzo istotny temat dla wszystkich przedsiębiorców, aby dowiedzieć się, w jaki sposób ta ustawa będzie wpływała na was i jak można ją odpowiednio wdrożyć, ale o wszystkich konkretach będzie mówiła dzisiaj pani Zuzanna. Webinar potrwa około pół godzinki, tak więc tutaj myślę, że ten webinar będzie bardzo taki konkretny, więc można się przygotować na takie 30 do 35 minut. Webinar będzie nagrywany, więc dla wszystkich osób, które się zarejestrowały na naszej stronie, będzie możliwość otrzymania nagrania. Tak więc zachęcam bardzo serdecznie do rejestracji, jeżeli jesteście z linku, który otrzymaliście dzisiaj, a jesteście w naszej bazie, to ja tutaj jeszcze pozwolę sobie wkleić link do naszej strony, do rejestracji, abyście Państwo mogli otrzymać nagranie. Tak więc w tym momencie wklejam link, jeżeli chcecie uzyskać takie nagranie. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, to oczywiście będzie to możliwe. Umówmy się, że sesję taką pytań i odpowiedzi przeprowadzimy sobie na końcu, więc jeżeli będzie jakiekolwiek pytanie, proszę je zapamiętać, proszę je sobie gdzieś zanotować, zapisać i na końcu pani Zuzanna na wszystkie pytania Państwa wątpliwości będzie odpowiadała. A zaczynając, dzisiejszy ekspert Zuzanna Łaganowska, doktor prawa, radca prawny, partner Kancelarii Radcowskiej Bąkowski. No, doświadczenie i wiedza prawna to jest nie do przecenienia tutaj pani Zuzanny, tak więc mamy eksperta naprawdę z bardzo wysokiej półki, który będzie mówił same praktyczne rzeczy. Zresztą jak to w partnerskich klubach biznesu nie lubimy mówić o tym, co nam się wydaje, tylko mówimy bardzo konkretne i sprawdzone rzeczy. Tak więc dzisiaj pani doktor będzie dzieliła się z nami właśnie tą wiedzą o ochronie sygnalistów i myślę, że z mojej strony tyle. Ja oddaję głos pani Zuzannie i ja na końcu pojawię się w tej sesji pytań i odpowiedzi. Pani Zuzanno, oddaję pani głos. Dziękuję. Dzień dobry. Nazywam się Zuzanna Łaganowska, jestem radcą prawnym. Tutaj pan Hubert już mnie tak pięknie przedstawił, więc już chyba nie muszę nic dodawać. Chciałam powiedzieć, że specjalizuję się głównie w prawie nowych technologii oraz w ochronie danych, w cyberbezpieczeństwie. Mam już kilkanaście lat praktyki jeszcze długo, długo przed wejściem w życie RODO. I dzisiaj powiem na temat nowej ustawy o ochronie sygnalistów, która wprowadza nowe obowiązki dla pracodawców. Jest to taki, może wydawać się niewdzięczny temat, natomiast należy na tą ustawę spojrzeć inaczej. Te przepisy nie są zagrożeniem dla firm, natomiast trzeba na nie spojrzeć na to, że one dają nam szansę dowiedzenia się o nieprawidłowościach, które zaistniały w naszej organizacji i wprowadzeniu takich działań naprawczych, żeby zapobiegać na przyszłość takim zdarzeniom. Więc niekoniecznie trzeba patrzeć na to, że jest to ustawa, która wprowadza trudności dla przedsiębiorców i kolejne obowiązki, natomiast trzeba na to spojrzeć w taki sposób, że wychwytywanie tych wszystkich zgłoszeń w odpowiedni sposób, wdrożenie w odpowiedni sposób tych procedur może być dla nas szansą na to, że pracodawcy dowiedzą się, co się dzieje nieprawidłowego w ich organizacji i będą mogli przeciwdziałać takim działaniom, takim zdarzeniom. Wszystkie firmy, które zatrudniają powyżej 50 osób, mają obowiązek wdrożyć obowiązki, które nakłada ustawa o ochronie sygnalistów. Ten stan 50 pracowników sprawdzamy na styczeń każdego roku oraz na lipiec, czyli dwa razy w roku musimy zweryfikować, czy mamy te 50 osób, czy nie mamy. W momencie, kiedy mamy, to już jakby ustawa nakłada na firmę obowiązek wdrożenia właśnie tych przepisów do ochrony sygnalistów, czyli wprowadzenia odpowiednich procedur, zapewnienia kanału zgłoszeń. Firmy czy podmioty, które prowadzą działalność w zakresie usług, produktów
finansowych, czyli banki, instytucje ubezpieczeniowe, firmy księgowe, bez względu na ilość pracowników, mają taki obowiązek. Podmioty wszystkie, które podlegają pod przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa i transportu oraz ochrony środowiska, również bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników, mają obowiązek wdrożyć przepisy o ochronie sygnalistów. To jest bardzo ważne, czyli nie kierujemy się tylko liczbą pracowników, ale kluczowym jest, jaką działalność firma prowadzi. Czy jakby dotyczy jej działalność właśnie tych usług finansowych i tych pozostałych, o których mówiłam, podlegających pod przepisy AML, czy nie. Czyli jakby to jest czynnik taki kluczowy, natomiast drugim czynnikiem jest ta ilość pracowników. I jeszcze to, co jest ważne, nie chodzi o osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, ale chodzi o cały personel, czyli chodzi o osoby zatrudnione również na podstawie umów cywilnoprawnych, zlecenia, dzieło oraz na kontraktach takich B2B, na działalności gospodarczej. Jeżeli mówimy o osobach takich zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę, to kluczowym jest określenie, czy na tym stanowisku nie ma osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę. Czyli bierzemy pod uwagę tylko takie stanowiska, na których nie ma osób zatrudnionych na umowę o pracę. Teraz zresztą też ZUS to bardzo szczegółowo weryfikuje, te podstawy zatrudnienia, więc nie może być sytuacji takiej, jeżeli na przykład jedna osoba na danym stanowisku pracuje na umowę o pracę, a inne są zatrudnione na przykład na B2B, czy na działalności gospodarczej, czyli bierzemy pod uwagę i pracowników, i te osoby na działalności gospodarczej, jeżeli i umowy zlecenie, umowy o dzieło, jeżeli na danym stanowisku nikt nie jest zatrudniony na takim samym stanowisku na podstawie umowy o pracę. Nowe obowiązki pracodawców dotyczą kilku czynności, które pracodawca powinien wykonać, żeby wdrożyć te odpowiednie procedury i sprostać obowiązkowi wynikającemu z ustawy, czyli to jest opracowanie procedur zgłoszeń, później zapewnienie ochrony danych sygnalistów, zapewnienie odpowiedniego kanału zgłoszeń, zewnętrznego lub wewnętrznego. Chodzi tutaj o taki kanał zgłoszeń, który może być wewnętrzny, jako na przykład adres mailowy, albo może być to jako zewnętrzna aplikacja. Do obowiązków pracodawców należy również prowadzenie rejestru zgłoszeń oraz zapewnienie przeszkolenia całego personelu w zakresie ochrony sygnalistów i w zakresie, jak ten cały system w naszej firmie działa. Ochroną objęte są działania, które nie są związane, nie podlegają pod przepisy prawa pracy, czyli wszystkie zdarzenia, które reguluje kodeks pracy, czyli na przykład mobbing, nie podlegają tutaj pod te procedury do ochrony sygnalistów. Czyli sygnalista może zgłaszać nieprawidłowości dotyczące na przykład korupcji, czy jakieś nieprawidłowości na przykład przy zamówieniach publicznych, przy świadczeniu usług, na przykład przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu, dotyczących na przykład bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, zdrowia publicznego, dotyczących bardziej tej strony działalności firmy jako takiej, czyli tego rodzaju działalności, czyli na przykład świadczonych usług albo procesu produkcji, oczywiście też wykonywania umów, na przykład startowania w zamówieniach publicznych, również dotyczących ochrony prywatności, ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa w sieci, systemów teleinformatycznych, ale również ochrony konsumentów i różnych interesów takich finansowych Skarbu Państwa i tak dalej, takich dotyczących już, bo ponieważ ustawa obejmuje również tutaj podmioty publiczne, więc również są tutaj wymienione takie naruszenia, które bardziej dotyczą takiej działalności podmiotów publicznych. O tym teraz może nie będę tutaj rozwijać, natomiast jeśli chodzi o każdą działalność taką
firm prywatnych, dotyczy to całej działalności firmy, czyli usług, produktów, ochrony danych, cyberbezpieczeństwa, ochrony konsumentów, zamówień publicznych, wykonywania umów. Natomiast nie obejmuje to takich zgłoszeń dotyczących, które reguluje kodeks pracy, czyli związanych właśnie ze stosunkiem pracy, czyli na przykład właśnie tutaj wcześniej mówiłam o mobbingu. Sygnalistą może zostać oczywiście każdy pracownik, każda osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenie, o dzieło, współpracownik na działalności gospodarczej. Może to być również były pracownik, może to być też prokurent, wspólnik, akcjonariusz, jak również, to jest bardzo ciekawe, stażysta, wolontariusz i praktykant. Również takie osoby mogą zostać sygnalistami. Bardzo ważne jest też, żeby przy zatrudnianiu kandydatów, przy prowadzeniu rekrutacji, już na etapie rekrutacji takiego kandydata poinformować o tym, że w firmie wdrożono odpowiednie procedury zapewniające ochronę sygnalistów, czyli taką klauzulę informacyjną dla kandydatów do pracy na temat ochrony sygnalistów należy przedstawić od 25 września, czyli jeżeli mają Państwo procesy rekrutacji w tej chwili już zaczęte, no to na tym etapie jeszcze nie, ale w momencie, kiedy będą wdrożone te procedury i wejdzie w życie, wejdą w życie przepisy ustawy, czyli od 25 września, już powinniśmy, mając wdrożone procedury, informować o nich kandydatów do pracy. Sygnalista, zgłaszając jakieś zdarzenie, musi być pewien, że to, co zgłasza, ma jakąś podstawę. Czyli jeżeli sygnalista zgłasza zdarzenie, wiedząc, że do żadnego naruszenia nie doszło, czyli nie ma żadnej podstawy do tego zgłoszenia, a dokonuje go, bo na przykład nie chce być zwolniony z pracy, podlega on odpowiedzialności karnej. I za taki czyn grozi na przykład kara grzywny, ograniczenie wolności albo nawet pozbawienia wolności aż do 2 lat. Więc jest to naprawdę bardzo poważne i dlatego istotne jest, aby cały personel w firmie został przeszkolony w odpowiednim zakresie i również, żeby wszyscy w firmie byli świadomi tego, że dokonując właśnie zgłoszeń takich bezpodstawnych czy takich, których dokonują na przykład z jakichś innych powodów, a nie mają jakby takiej, nie mają dowodów ani żadnych podstaw do tego, żeby takie zgłoszenia dokonywać, będą mogli być pociągnięci do odpowiedzialności. Również osoba, która poniosła jakąkolwiek szkodę związaną właśnie z takim nieprawdziwym zgłoszeniem, ma prawo domagać się odszkodowania albo zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty. To jest bardzo ważne też, żeby uświadomić pracowników, że w momencie, kiedy dokonują zgłoszenia, mieli do tego podstawy oraz najlepiej jakby mieli jeszcze, dysponowali dowodami, które mogliby do zgłoszenia załączyć lub je przedstawić w jakiejś innej formie. Każdy pracodawca, wdrażając cały system do ochrony sygnalistów, musi przygotować odpowiednie procedury oraz inne też dokumenty. To jest taki jakby cały zestaw dokumentów, bo to są i klauzule informacyjne, i różnego rodzaju dokumenty, takie jak upoważnienia, procedury, instrukcje do ochrony sygnalistów. Co taka procedura musi uwzględniać? Przede wszystkim należy opracować taki system, w jaki sposób ta ochrona sygnalistów i ten kanał zgłoszeń ma działać. W momencie, kiedy już będziemy wiedzieli, jaką mamy na to koncepcję, powinniśmy w procedurze uwzględnić sposób dokonywania i odbierania zgłoszeń oraz odpowiednią osobę, która będzie do tego upoważniona. W jaki sposób będziemy chronić samego sygnalistę oraz w jaki sposób będą jego dane podlegały ochronie. Jeżeli firma zdecyduje się na to, ale nie musi i ja tego nie rekomenduję, żeby
przyjmować zgłoszenia anonimowe, no to również, jeżeli się na to zdecyduje, to powinna również określić tryb postępowania z informacjami o naruszeniach zgłoszonych anonimowo. Powinna być to troszkę inna procedura, ponieważ tutaj nie wiemy, kto zgłasza, czyli na przykład nie możemy tej osoby poinformować o tym, że zgłoszenie zostało przyjęte, ani w jaki sposób zostanie ono załatwione. Powinno się również w procedurze uwzględnić rodzaj i charakter działań następczych, które będziemy podejmować, w jaki sposób będziemy sprawę weryfikować i w jaki sposób będą podejmowane działania takie następcze, naprawcze, czy w jaki sposób firma będzie reagowała i w jakim terminie na zgłoszenia sygnalistów, oraz powinna określać obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcie zgłoszenia oraz termin na przekazanie informacji zwrotnej. Czyli na rozpatrzenie takiego zgłoszenia firma ma 3 miesiące, ale na potwierdzenie sygnaliście, że zgłoszenie zostało przyjęte, że do firmy wpłynęło, jest 7 dni. I proces obsługi takiego zgłoszenia nie jest bardzo skomplikowany. On jest prosty, jeżeli z procedury wszystko jasno wynika, powinien on wyglądać w ten sposób. W momencie, kiedy sygnalista dokonuje zgłoszenia, w ciągu 7 dni powinniśmy potwierdzić, że on to zgłoszenie dostał. Następnie zgłoszenie podlega weryfikacji, ewentualnie na przykład, jeżeli zachodzi konieczność, powoływana jest komisja. Ja rekomenduję powoływanie komisji, dlatego że jest to taki organ kolegialny, który będzie mógł w sposób obiektywny sprawę zbadać i podjąć odpowiednie działania następcze. Mamy na to termin 3 miesięcy. Myślę, że jest to termin taki wystarczający na podjęcie działań następczych i przekazanie informacji sygnaliście o sposobie załatwienia sprawy. Jest to obowiązek, który wynika z ustawy i każdy sygnalista, który zgłosi jakiś incydent, jakieś nieprawidłowości, ma prawo do tego, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób firma zareagowała na jego zgłoszenie, czyli w jaki sposób sprawa została załatwiona, tak samo jak w urzędzie. Jest to bardzo podobny mechanizm. W momencie, kiedy procedurę mamy zakończoną, jesteśmy w stanie odpowiednio wypełnić rejestr zgłoszeń, czyli wpisujemy, że nastąpiło zgłoszenie, kiedy zostało zgłoszone, jakie podjęliśmy działania naprawcze, następcze, oraz kiedy sprawa się zakończyła. W momencie, kiedy już się zakończy, to jesteśmy w stanie od A do Z ten rejestr wypełnić. Czyli jakby ten cały proces nie jest zbyt skomplikowany i może trwać do 3 miesięcy. Jeśli chodzi o kanały zgłoszeń, to mamy różne możliwości. Pracodawca musi uruchomić co najmniej jeden kanał zgłoszeń, czyli na przykład możemy dopuścić dokonywanie zgłoszeń ustnych, czyli na przykład uruchomić linię telefoniczną, może być po prostu dodatkowy telefon, no ale musi być cały czas jakby czynny, tak? Czyli musi być cały czas możliwość na przykład dokonywania nagrań na automatyczną sekretarkę, którą ktoś będzie odsłuchiwał, no ale też do tego jest potrzebna później odpowiednia procedura, żeby ten cały proces opisać, tak? Czyli w jaki sposób następuje rozpatrzenie takiego zgłoszenia zgłoszonego telefonicznie, no ale też prowadzi to do pewnych takich zastrzeżeń, że ktoś może być rozpoznany po głosie, więc może być ten telefon, aczkolwiek w firmach, które wdrożyły już wcześniej takie rozwiązanie do składania skarg i wniosków, nie funkcjonowało to dobrze, ponieważ zgłoszenia w formie telefonicznej nie cieszyły się popularnością, że tak powiem. Może być również wniosek sygnalisty o wyznaczenie spotkania w terminie 14 dni na dokonanie zgłoszenia podczas spotkania. Zgłoszenia pisemne można składać, na przykład można uruchomić takiego maila dedykowanego, na przykład sygnalista@ i tam pozostała część adresu. Można na przykład
powiesić gdzieś jakąś skrzynkę, ale na obszarze, który nie jest monitorowany, można to zrobić, do której będą wrzucane zgłoszenia dokonywane w formie takiej zwykłej pisemnej, mogą być umieszczane w skrzynce. Natomiast na obszarze, jeszcze raz powtórzę, nie objętym monitoringiem, żeby nie było wiadomo, kto o której godzinie do tej skrzynki podchodzi i wrzuca tam zgłoszenie. Natomiast jest również takie rozwiązanie jak zewnętrzna aplikacja, o której jeszcze zaraz powiem. Zewnętrzna aplikacja webowa do dokonywania zgłoszeń, na której wypełnia się gotowy formularz. Bardzo ważne jest, w zasadzie najważniejsze, żeby kanał zgłoszeń zapewniał odpowiednią ochronę danych sygnalisty, czyli najlepiej jakby było zapewnione szyfrowanie tych danych. Jeżeli sygnalista będzie wysyłał maila ze zgłoszeniem, z załącznikami na dedykowany adres mailowy, to nie jesteśmy w stanie tych danych z tego poziomu zaszyfrować. W momencie, kiedy korzystamy z zewnętrznej aplikacji webowej, jesteśmy w stanie zapewnić taką ochronę sygnalisty, że całe zgłoszenie oraz wszystkie załączniki będą szyfrowane. I tym się to w zasadzie różni, że najbardziej bezpieczny jest zewnętrzny kanał zgłoszeń w postaci tej aplikacji webowej, ponieważ jest to rozwiązanie od razu już szyfrowane. Natomiast to, jak sygnalista wyśle maila, czy zaszyfruje te pliki, czy nie zaszyfruje, nie ponosimy za to odpowiedzialności, no i możemy mieć tutaj incydent z zakresu cyberbezpieczeństwa. Bardzo ważne jest również, żeby obsługę zgłoszeń realizowały wyłącznie osoby, które są upoważnione przez pracodawcę i są to takie osoby, które są w stanie zapewnić anonimowość sygnaliście, czyli że jego dane nie zostaną ujawnione osobom trzecim oraz że jakby całość sprawy pozostanie tajemnicą, tak? Bo jakby tutaj dbamy o poufność zarówno danych sygnalisty, jak i wszystkich danych objętych zgłoszeniem. Jest to bardzo ważne, w zasadzie jest to najważniejszy obowiązek pracodawcy, żeby tą poufność tych danych zapewnić i żeby realizować te zgłoszenia w taki sposób, żeby one nie zostały ujawnione osobom nieuprawnionym. Czyli na przykład sygnalista może obawiać się, że dokonując zgłoszenie na adres mailowy, taki dedykowany, na przykład ten sygnalista małpa, no to, że na przykład tego maila od razu odbierze szefowa działu kadr, prezes, jego przełożony i może obawiać się, że zostanie zwolniony na przykład, tak? Albo że w ciągu 10 minut o całej sprawie dowie się od razu cała firma. Więc żeby zapewnić tą ochronę sygnalisty, to pracodawca musi wybrać taki kanał zgłoszeń, żeby do takich incydentów ujawnienia danych sygnalisty, naruszenia danych czy wręcz wycieku nie dochodziło. Musi być to po prostu kanał taki bezpieczny. Oprócz tego, że sygnalista ponosi odpowiedzialność karną zgodnie z przepisami ustawy, odpowiedzialność karną ponosi również pracodawca. Za co? Za brak ustanowienia procedur, czyli już mamy obowiązek od 25 września i wszystkie firmy, które kwalifikują się, czyli zatrudniają albo powyżej 50 osób, albo prowadzą taką działalność, która podlega przepisom na przykład o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, muszą od 25 września posiadać procedury. Za to grozi kara grzywny. Odpowiedzialność karna pracodawcy może być również związana z prowadzeniem niepożądanych działań wobec sygnalistów, na przykład za utrudnianie dokonywania zgłoszenia albo na przykład podejmowanie działań odwetowych. Ustawa bardzo obszernie właśnie określa, co to są te działania odwetowe wobec sygnalisty, czyli działania takie, które mają zniechęcić sygnalistę do dokonywania zgłoszenia albo na przykład zwolnienie sygnalisty, czy na przykład degradacja stanowiska. Albo również sankcje karne przewidziano w przypadku ujawnienia tożsamości sygnalisty. Dane sygnalisty przez cały czas zgłoszenia i również po nim muszą pozostać tajemnicą, tylko mogą być ujawnione wąskiej grupie w firmie, która zajmuje się rozpatrywaniem zgłoszenia. Pracodawca może również podlegać odpowiedzialności takiej cywilnoprawnej,
ze względu na możliwość dochodzenia przez sygnalistę odszkodowania na przykład za to, że zostanie zwolniony z pracy. Jeżeli sygnalista zostanie zwolniony z pracy, może ubiegać się przywrócenia do pracy albo odszkodowania. W momencie, kiedy zgłoszone przez niego informacje okazały się zasadne i mogły doprowadzić do zapobiegnięcia na przykład czynowi zabronionemu albo na przykład jakiemuś szybszemu wykryciu takiego czynu. Jest to bardzo ważna informacja i należy wziąć to pod uwagę, że zarówno sygnalista, jak i pracodawca mogą ponieść z jakichś różnych względów tą odpowiedzialność karną. Podsumowując, to co pracodawca powinien zrobić tak krok po kroku, zgodnie z tą ustawą, żeby wdrożyć te procedury, żeby zapewnić ochronę sygnalistów. Przede wszystkim zacząć od tego, żeby całą sprawę przemyśleć, jak u niego w organizacji mogłoby to funkcjonować. Następnie wybrać odpowiedni kanał zgłoszeń, czyli taki, który jego zdaniem będzie najbardziej bezpieczny i będzie gwarantował ochronę danych sygnalisty, jak również wszystkich danych zawartych w zgłoszeniu. Jak już to wszystko mamy, to wtedy możemy zacząć przygotowywać odpowiednie procedury oraz pozostałe dokumenty. Jak już procedury mamy gotowe, musimy je skonsultować z przedstawicielami pracowników. Jeżeli mamy związki zawodowe, no to konsultujemy sprawę ze związkami. Jeżeli tych związków nie mamy, to wybieramy jakichś przedstawicieli pracowników i musimy z nimi w ciągu 5 do 10 dni najdłużej skonsultować treść tych przygotowanych procedur. Wybieramy osoby lub taką wewnętrzną komórkę do obsługi tych zgłoszeń. Następnie zawieramy umowę na obsługę przyjmowania zgłoszeń. Ogłaszamy procedurę w sposób taki zwyczajowo przyjęty w naszej organizacji. I na koniec organizujemy szkolenia dla wszystkich osób z personelu. To jest też bardzo ważne, żeby zorganizować te szkolenia, żeby one wyglądały w taki sposób, żeby pracownicy wiedzieli, kiedy mogą dokonać zgłoszenia, jaki powinien być jakby ten cały proces, który sygnalisty dotyczy, czyli od momentu zgłoszenia, że jego dane podlegają ochronie, że nie powinien się też bać, że może firmie pomóc w ten sposób, czyli też, żeby nie stawiać jakby tej sprawy, tak jak się w większości osób wydaje, że sygnaliści to są donosiciele, oni mogą też firmie pomóc i mogą nawet chcieć pomóc, wcale to zgłoszenie nie musi być takim działaniem złośliwym przeciwko firmie, tylko należy im stworzyć takie warunki i w taki sposób ich przeszkolić, żeby oni wiedzieli, że mogą zgłaszać tylko sprawy takie, co do których są pewni, że są to działania bezprawne, czy są to jakiegoś rodzaju nieprawidłowości i żeby takie sprawy zgłaszali, a nie jakiekolwiek nieprzypadkowe, niezłośliwie, nie żeby na przykład komuś dokuczyć, tak? Tylko żeby oni mieli świadomość, że za takie bezpodstawne czy niezasadne zgłoszenia ponoszą też odpowiedzialność karną. To jest też bardzo ważne, żeby ludziom to uświadomić, żeby oni wiedzieli, w jaki sposób ten mechanizm ma działać i żeby w taki sposób ich przeszkolić, żeby oni działali na korzyść firmy, a nie robili nam w firmie chaosu i żeby nam nie robili nie przysparzali niepotrzebnej pracy przy na przykład weryfikacji takich zgłoszeń. Więc należy to wszystko tak dobrze przemyśleć i te szkolenia muszą być prowadzone w taki sposób, żeby ludzi nakierować właśnie na tą stronę, tak, tej całej sprawy, że mamy ten kanał zgłoszeń, no to nie jest samo zło, tylko żeby ludzie wiedzieli, że mogą firmie pomóc, w jaki sposób to mogą zrobić, kiedy to mogą zrobić, co mogą zgłosić, a jeżeli nie będą się jakby do tych zasad stosować i będą zgłaszać sprawy bezpodstawne, nieuzasadnione, to wtedy mogą ponieść odpowiedzialność karną i muszą być tego świadomi już na etapie właśnie tych szkoleń. Mamy w naszej firmie, w naszej kancelarii nasze takie dedykowane narzędzie. Jest to taka aplikacja webowa, która polega na tym, że każdy nasz klient dostaje taką swoją podstronę.
czyli w swojej procedurze wpisuje sobie link do tej strony, do zgłoszeń. I każdy pracownik może wejść w ten link, wtedy dostaje się do formularza kontaktowego, gdzie ma klauzulę informacyjną o przetwarzaniu jego danych jako sygnalisty i może dokonać tego zgłoszenia. W momencie, kiedy dokona zgłoszenia, firma dostaje i osoby, które zostaną upoważnione, dostają SMS-a z potwierdzeniem, że wpłynęło zgłoszenie, przy czym mamy tutaj różne stopnie. Możemy tutaj nadać takie powiadomienia, gdzie na przykład prezes firmy dowie się, że po prostu wpłynęło zgłoszenie bez treści, bo on nie może dostać treści, nie jest osobą upoważnioną. Natomiast osoba upoważniona do rozpatrywania zgłoszeń dostanie takiego SMS-a oraz maila ze wszystkimi załącznikami zawartymi w zgłoszeniu i z treścią zgłoszenia. Czyli jakby tutaj możemy zrobić tak, żeby były te powiadomienia dwustopniowe, czyli jedno, że dostaje się SMS-a w ogóle, o samym powiadomienie o samym fakcie wpłynięcia zgłoszenia od sygnalisty oraz takie pełne, gdzie mamy całą treść tego zgłoszenia oraz załączniki. Cały system, cała aplikacja zapewnia bezpieczeństwo danych w postaci ich całkowitego szyfrowania. Przechowywanie zgłoszeń i załączników jest czasowe, czyli na przykład ustawiamy, że dane będą przechowywane tylko przez 7 dni w tej aplikacji, czyli jeżeli dostajemy zgłoszenie od sygnalisty, mamy na przykład 7 dni na pobranie załączników i wtedy zapisanie ich sobie gdzieś na dysku, na serwerze, żeby aplikacja już nie przechowała, żeby dokumenty zawarte w zgłoszeniu oraz cała treść zgłoszenia nie były przechowywane w wielu miejscach, tylko żeby wędrowały do jednego miejsca takiego dedykowanego na serwerze, który ma backup, jest odpowiednio zabezpieczone, a już nie na aplikacji, czyli z aplikacji pobieramy w jakimś tam terminie, który sobie ustalimy i zapisujemy sobie wewnątrz firmy na naszym wewnętrznym serwerze. Stosowanie takiego zewnętrznego narzędzia do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów ma, uważam, szereg korzyści. Przede wszystkim korzyścią jest to, że sygnalista może bać się zgłosić zgłoszenie na dedykowany adres mailowy, tym bardziej na dedykowany numer telefonu czy na rozmowie, ponieważ może się tak zdarzyć, że w firmach takich zatrudniających na przykład 50 osób czy do 100 osób wszyscy się znają, albo że na przykład firma znajduje się w małym mieście, gdzie również większość osób się zna i wiadomo, kto się z kim przyjaźni prywatnie, więc żeby nie stwarzać takich sytuacji, żeby taki sygnalista miał na przykład dylemat i na przykład próbował zgłosić taki incydent na przykład do prokuratury, czy do UOKiK-u, czy do różnych innych instytucji, zapewnimy mu taki system zgłoszeń, czyli na przykład taką aplikację webową, gdzie będzie miał taki komfort, że zgłasza ten incydent tak jakby na zewnątrz. Czyli, że w ciągu 10 minut nie dowie się od razu cała firma o tym, że on zgłasza, bo jeżeli na przykład on wyśle maila na adres, na przykład ten dedykowany, na przykład sygnalista, małpa i tam dalej, no to na przykład w ciągu 10 minut może się cała firma dowiedzieć o tym zgłoszeniu, natomiast taki zewnętrzny kanał zgłoszeń w postaci takiej aplikacji webowej stwarza sygnaliście pewien komfort zgłoszenia, że od razu nie dowie się ta cała firma, tylko że jednak zgłasza to na zewnątrz, że jest jakaś odpowiednia procedura, firma może podjąć odpowiednie kroki, że nie dowiedzą się osoby nieupoważnione oraz że nie zostaną wobec niego podjęte działania odwetowe. To jest bardzo ważne, że zapewniamy temu sygnaliście całkowitą ochronę aż do czasu rozpatrzenia zgłoszenia. Więc korzyści z takiej aplikacji uważam, że są dosyć duże. My też pomagamy, ja wiele razy zasiadałam w różnych firmach, w takich komisjach do spraw etyki, gdzie właśnie rozpatrywane były różne zgłoszenia właśnie takich nieprawidłowości. Jeszcze zanim powstała w ogóle ustawa o sygnalistach, to już w wielu takich dużych instytucjach były takie
powoływane komisje, były na przykład różne zgłoszenia, również takie wynikające z prawa pracy, ale też różne inne, takie korupcyjne, gdzie właśnie mam doświadczenie w takich komisjach i również też w tym zakresie nasza kancelaria mogłaby pracodawców tutaj wesprzeć, jako że mamy już doświadczenie w wielu takich instytucjach, również też i w firmach zagranicznych. Cały ten proces przyjęcia zgłoszenia, jego rozpatrzenia i później wyciągnięcia jakichś konsekwencji i podjęcia działań następczych na pewno też przyczynia się do tego, że w firmie rośnie jakaś etyka pracowników. Buduje się taką jakby kulturę naszą korporacyjną i jakby firma jest na jakby takim, mogę powiedzieć, trochę wyższym poziomie, jeśli chodzi o ogólnie postępowanie, etykę, na przykład można zapobiec przyszłym działaniom takim na przykład korupcyjnym w firmie, w wielu firmach prywatnych również dzieją się takie incydenty. Może się coś takiego zdarzyć, więc jakby wdrożenie tych procedur i odpowiednie ich przestrzeganie i wprowadzenie pewnej takiej dobrej praktyki będzie na pewno działało długofalowo na korzyść firmy i jakby rozwój tej organizacji. Bo pamiętajmy, że na przykład takie działania korupcyjne, jeżeli firma działa w branży produkcyjnej, handlowej, czy na przykład startuje w zamówieniach publicznych i organizacja jest dosyć rozbudowana, mogą pojawić się takie zdarzenia właśnie korupcyjne. I każde takie zdarzenie może firmę zniszczyć, więc jakby powinniśmy patrzeć na tą ustawę o ochronie sygnalistów i ten cały system do zgłaszania tych nieprawidłowości jako taką dobrą rzecz dla firmy, która jakby podnosi etykę pracowników i może jakieś korzyści w firmie przynieść, niż na to, że tu mamy do czynienia właśnie z jakimiś donosicielami czy z jakimiś działaniami, które źle nam się kojarzą jeszcze ze starych czasów. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli mieliby Państwo jakieś pytania, to jestem do dyspozycji. Mogą Państwo do mnie napisać lub zadzwonić. Na wszystkie pytania chętnie odpowiem. Można też je teraz zadać na czacie. A jeśli pojawią się później, no to można później. Jasne. Dziękuję bardzo Pani Zuzanno za tą prezentację. No, cała masa przydatnej i konkretnej wiedzy, tak więc no myślę, że dzisiejsza właśnie prezentacja dała dużo takiej jasności też, że niekoniecznie ten sygnalista to jest tylko i wyłącznie ktoś, kto chce donosić na pracodawcę, ale może też ustrzec pracodawcę przed właśnie wewnętrznymi różnymi rodzaju nieprawidłowościami, jakbyśmy tak to mogli delikatnie sobie nazwać. Jeżeli macie jakiekolwiek Państwo pytanie, konkretnie do Pani Zuzanny chcecie coś konkretnie zapytać i otrzymać oczywiście odpowiedź natychmiast, to właśnie jest ten czas, aby napisać to pytanie w komentarzu. Ja będę tutaj takie pytania czytał. Oczywiście też widzę, że jakby ktoś pisał, to będę to widział. Odsyłamy oczywiście do kontaktu. Tutaj pełna gama możliwości i kontaktowych, i telefonicznie, i adres strony internetowej. Tak więc macie wszystko Państwo podane, jeżeli chcecie skorzystać z rozwiązań, o których mówiła Pani Zuzanna, jeżeli chodzi o aplikację łobową. Jeżeli chcecie skorzystać nie tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o ustawę odnośnie sygnalistów, ale również innych rzeczy prawnych, to tutaj jak najbardziej odsyłamy do Pani Zuzanny i do Kancelarii Bąkowskiej do tego, aby tutaj z Państwem się kontaktować. Ja tutaj powiedziałem odnośnie kontaktu, ale też widzę, że pytanie w tym momencie nie mamy, więc zapewne są dwie zawsze rzeczy, albo, znaczy obydwie prawidłowe, czyli pierwsza rzecz, że było to tak jasne, czyli że nie mamy pytań, a druga, że no to też jest taka rzecz, no myślę, że nie to, że prywatna, ale taka, gdzie wymaga pewnie kilku szczegółów, zawsze dla przedsiębiorstwa, czy to 50, 100 czy 200-osobowego będą różne pytania, tak więc myślę, że te pytania się pojawiają i odsyłam oczywiście do kontaktu i wtedy do kontaktu indywidualnego. Okej, widzę, że pytania się pojawiają w momencie, kiedy dojdzie do rozpoczęcia pracy nad procedurami i wtedy nie wiadomo, co zrobić. A że jest to nowe, no to jakby nie ma też takiej jeszcze jasności. Jakby jasne. Były, zapraszam. Jasne, odsyłam jeszcze raz do kontaktu i do wdrożenia, ponieważ czasu coraz,
czasu coraz mniej. Okej, ja ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję Pani Zuzanno za poświęcony nam czas, za to, że mogliśmy dzisiaj Panią gościć i że mogła Pani nam przedstawić to w taki naprawdę bardzo fajny i konkretny sposób, choć za chwilę widzę, że Pani Aneta pisze, to jeszcze ewentualnie się wstrzymam, czy mamy pytanie od Pani Anety. Dziękujemy, okej, czyli Pani Aneta nam podziękowała, ale super, dziękujemy bardzo serdecznie. Ja również za dzisiaj dziękuję, za dzisiejszy wtorkowy wieczór i zapraszam na kolejny webinar Partnerskich Klubów Biznesu, który już niebawem. Proszę śledzić nasze media i być z nami na bieżąco w kontakcie. Dziękuję za dzisiaj, miłego wieczoru, dobrego tygodnia i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do widzenia, dobranoc.